kiedy zrozumiałeś, że wygrałeś? Kiedy zrozumiałem, że wygrałem? Wydaje mi się, że cały czas wiedziałem, że prowadzę. Tylko tak ten powiedział, no ja starałem sam jego uśmieć jakby i poprzez poprzez szybkie jakby tam 3-4 zrywy zadać kilka ciosów i zejść z linii ciosu, więc nie zawsze mi się to udawało, no że tak powiem pierwszy raz, pierwsza obrona najbardziej zdaje mi się jest taka niepewna, znaczy nerwowa chyba i to było troszeczkę widać. Przygotowany byłem, no i widać też jego przygotowanie bardzo, bardzo dobre. Pod koniec rundy dał się, że tak powiem, trafić. Szkoda, że nie w połowie, albo gdzieś tak z fragmentami. Niepotrzebnie, zdaje mi się, że zacząłem to wcześniej tym lewym sierpem i zdaje mi się, że zmorzyło to jego czujność. I dlatego nie dał się jakby trafić, prawda, unikał ładnie, schodził z linii ciosu i jakby nie dawał się, no. Ale byłem pewny, że prowadzę, no nie robiły te ciosy jakie wrażenia, nawet jak niektóre wchodziły, ja nie mówię, że wszystkie, ale niektóre ciosy, które on tam bił, to ja po prostu odsuwałem się i one jakby szły w powietrze, no widać było, że niby lecą w moją stronę, ale ja tak naprawdę w ogóle tego ciosu nie dostałem i nie odczułem, więc nie było jakby takiego ciosu, którego który dostałem i cierpiałem, jeden cios jaki to był. To jeszcze czułem po tej, że tak powiem, operacji, no nie wiem dlaczego, jeszcze troszeczkę jakby czubek nosa i chyba został naderwany coś tutaj w nosie. Po zanim się poniedziałek, który pojedziemy do lekarza i to sprawdzimy. Czy spodziewałeś się, że to będzie walka na 12 pełnych rund? Bo chyba to takie zaskoczenie, że rundy są. Dlaczego jest to walka 12-rundowa i trzeba być gotowy na 15 rund, że tak powiem, przysłowiowo. I tutaj nie ma, że jest 12, a dobra, wyjdę palny go w drugiej albo w trzeciej i się dokończy walka, tak? To jest pojedynek mistrzostwa świata, to nie jest to czapkę śliwek czy gruszek albo nie wiem, jakiś tam pasek od spodni, tak? To jest pas mistrza świata najbardziej prestiżowej federacji na świecie i zdawałem sobie sprawę, że będzie starał się w pełni wykorzystać swoje umiejętności i trafić i zakończyć walkę najlepiej, żebym jeszcze sobie przykucnął i żebym był jeszcze rachowany wtedy, by zanim się bardziej był pewny, a tutaj no nie dawał sobie rady. Wiadomo, że na początku i można powiedzieć i po 10 latach boksuję z zawodnikiem leworęcznym, więc taka lekka przerwa. Przerwę lekko mieliśmy. W trzeciej, czwartej rundzie dystansu. Tak, ponieważ jak podchodziłem do tego dystansu, nie czułem nóg za bardzo i starałem się tam bardziej jakby przyklęczować niż dać mu, ale te ciosy moje troszeczkę były nie tak, jakbym chciał ze względu na nogi, że tutaj wiadomo, że i nałożenie, chociaż tak z trenerem rozmawialiśmy, nie przejmuj się, stawaj równo i nawet jak będziesz go kościół nogami, że tak powiem, w jego nogi będziesz chodził, to on musi uważać, a nie ja, więc tutaj z tego, co mogę powiedzieć, czego nie robiłem, to właśnie tego nie robiłem, a pozostałe rzeczy, jakie miałem robić, powinien chodzić na nogach, właśnie tak teraz, mocne lewe. Widać było, że mniej więcej trochę jakby wrażenia na niego robiły, na nim. No i obawiał się tej prawej ręki, więc tam kilka prawych jakby doszło i zdaje mi się, że też unikał, nie atakował tak, nie chciał atakować. Na pewno cieszysz się, że obroniłeś tytuł, ale czy odczuwasz pewien niedosyt, że nie udało się transportować, że nie udało się go chociaż razem deski podjąć? Wiadomo, każda walka skończona przed czasem wzbudza większy respekt ku następnym walkom, więc nie, że mam niedosyt. Przeboksowałem 12 rund, a gdybym tak każda walkę kończył przed czasem, to nie wiedziałbym, czy mam kondycję, czy nie mam. Tutaj okazało się, że jest ok. Mogłem parę razy pod koniec, jak już zaczęła się 7-8 runda, przyspieszyć w tym budystansie, zejść z linii ciosu i zadać kilka ciosów, ale no cóż, no, było jak było, jest fajnie. Nie wyglądasz na specjalnie poobijanego po tej walce. Powiedz, ile ciosów odczułeś tak na swojej skórze? Trudno policzyć w czasie boksu. Ale mówię o takich bombach. O bombach? Nie, że bomby nie. Poczułem jeden, znaczy to nie powiem, że poczułem, ale poczułem, kiedy uderzył jeden taki dosyć mocny podbródek i nagle poczułem, jak tutaj w okolicach nosa poleciała ciurkiem krew
jakby naruszył mi tą wargę górną. Pod spodem mam troszeczkę napuchniętą i to wszystko, tak? Poza tym nie były to... Znaczy, nie oszukujmy się, zawodnik, który waży 90 kg, nieważne jakby boksował, nieważne jakby bił, każdy trafiony celny cios może znokautować, więc tutaj nie ma lekko bił, słabo czy nie. No, tutaj każdy cios może skończyć walkę przed czasem. Znaczy, podstawowy chyba wydaje mi się ten lepiej się, który był bardzo dobrze przygotowany na ten lepiej się. No i wiadomo, no to, ta prawa ręka nie zawsze wzięła tak, miała chodzić. Wiadomo, troszeczkę jakby, może nie problemy, ale poprzez, że tak powiem, taki odstęp czasu z zawodnikiem z innej pozycji, ten prawy nadół powinien być częściej. Tam nie uderzyłem ani raz w uderze, więc sam się tak bym tak zmieniał. Prawy górę, prawy dół, prawy dół, prawy górę, walka troszeczkę inaczej by wyglądała. Wiadomo, że też nie dawał, był bardzo jakby przygotowany na każdą ewentualność, dobrze przygotowany. Było, Krzysiek, tak, że rzeczywiście to, co mówi trener, że był taki moment, że sobie to ułożyłeś w głowie, lepiej nie zaryzykować, lepiej boksować właśnie, może troszkę mniej efektownie, w sensie liczby ciosów i ciosów, które dochodzą mocnych, bo to był efektowny boks, ale właśnie techniczny, to była szermierka napięści. Wiadomo, że taki boks nie wszystkich porywa, tak, i gdyby to była za dwa tygodnie walka i miałby 20-tysięczną parę zapewnić, to mógłby być problem, bo wiadomo, że wszyscy oczekują od mistrza polskiego, mistrza świata, że będzie nogautował, przewracał. Ale nasza polska publiczność spodziewa się gwiazdki z nieba, a nie, że pan przychodzi na widowisko. Oni by chcieli, żeby wszystkie walki się kończyły przed czasem i nie wiadomo, to żeby było, że po prawym haku albo sierpie zawodnicy wylatywali z linii i pół litry krwią, tak? Wtedy może byśmy i naszą publiczność się zadowolili. Polską, gdzie jest tak bardzo zmienna, że przychodzą oglądaniem, że tak powiem, może przemilczeć, ale... Ktoś może chciał taki boks zobaczyć na przykład. Ja powiem szczerze, że nie zawsze trzeba walkę kończyć przed czasem, trzeba nieraz zaboksować, a widać było, że Jason był naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że przygotowywał się troszeczkę dłużej ode mnie. I ja po powrocie, że tak powiem, z wakacji od razu wróciłem, może by to ćwiczeń, on zdaje mi się troszeczkę chyba wcześniej zaczął, więc miał troszeczkę jakby dłuższy ten czas do przygotowania się. Wiadomo, że zawsze. No i oczywiście, tak jak mówiliśmy z trenerem, kontuzja. Postawiłem nos w kasku, który zabezpieczał mi nos, więc też jakby nie odczuwałem tych ciosów, które idą na górę, na nos, tak? I tutaj, że tak powiem, no... Będziemy musieli się znów zobaczyć, co się z tym nosem stało. Mój przeciwnik zaboksował, nie wiem, no zdaje mi się, że chyba najlepszą walkę w swojej karierze. Nie wiem, czy on to przyzna, czy nie, ale takie mam odczucie. Był twardy, nie pokazywał, szedł do przodu i też jakby starał się zadać ciosy, które na pewno by nokautował i kończyłby pojedynek. Więc następne. To nie ode mnie zależy. Ja jestem tylko, że tak powiem, pracuję się i ja kocham boks, kocham to, robić to, co robię. Nie wyobrażam sobie żyć bez tego i dopóki mi zrobię pozwoli, będę boksował. Dla siebie, dla rodziców, dla żony, dla dziecka.